Robert Janowski, znany prezenter i muzyk, powraca do TVP, ale nie do swojego dawnego programu Jakato Melodia, który prowadził przez wiele lat. Zamiast tego, jak donosi portal Pudelek, Janowski zostanie jurorem w nowej edycji programu The Voice Senior. Tym razem dołączy do niego Andrzej Piaseczny, który także wraca do show po dłuższej nieobecności. W mediach od dłuższego czasu krążyły spekulacje dotyczące powrotu Janowskiego do telewizji polskiej, większość z nich wskazywała na możliwość powrotu do jakato melodia. Jednakże, zaskakująco, prezenter zdecydował się na zupełnie nową rolę. Został wybrany na jurora programu The Voice Senior, który skupia się na promowaniu talentów wśród osób starszych. Osoba z produkcji programu podzieliła się z Pudelek swoimi oczekiwaniami względem Janowskiego. Robert świetnie się sprawdził jako juror w show Polsatu. Sam jest doświadczonym muzykiem. Jesteśmy przekonani, że doskonale poradzi sobie jako trener śpiewających seniorów. Wydaje się, że jego doświadczenie w branży muzycznej oraz telewizyjnej będzie cennym atutem dla tego formatu. Nowe władze telewizji polskiej zdecydowały się na gruntowne zmiany w składzie jurorskim programu The Voice Senior. W nowej edycji nie zobaczymy już Alicji Węgorzewskiej, Maryli Rodowicz, Haliny Frąckowiak oraz Tomasza Szczepanika. Zamiast nich, do zespołu dołączy Robert Janowski, znany z doskonałego wyczucia muzycznego i doświadczenia w ocenianiu talentów, jakie zaprezentował będąc jurorem w programie Twoja twarz brzmi znajomo na Polsacie. Drugim potwierdzonym jurorem będzie Andrzej Piaseczny, który również wraca do TVP po przerwie. W składzie jurorskim pojawią się także dwie nowe piosenkarki, jednak ich tożsamość na razie pozostaje nieujawniona. Ta zmiana jest częścią szerszej reorganizacji programów z serii The Voice, które cieszą się dużą popularnością na antenie telewizji polskiej. Również w The Voice of Poland doszło do zmian w składzie trenerów, gdzie teraz zasiadają Lanberry, Tamsen i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach. Tymczasem The Voice Kids pozostaje jedynym formatem, który nie doświadczył zmian w loży jurorskiej. Nadal zasiadają w niej Natasza Urbańska, Clio oraz Sen i Baron. Te przetasowania pokazują chęć odświeżenia formuł i wprowadzenia nowych perspektyw w ocenę talentów muzycznych, co może przyciągnąć nową publiczność oraz zaoferować coś nowego stałym widzom.